Dokąd dzisiaj idziesz? Dokąd idziesz? Idziesz na zakupy, idziesz do domu, idziesz na odwiedziny, idziesz do pracy, idziesz do szkoły. I jedziesz na taśmy do piekła. Jeśli nie poznałeś Jezusa Chrystusa, to chcę ci powiedzieć, że każdego dnia jedziesz na taśmę do piekła. To jest bardzo smutna wiadomość dla tych, którzy nie znają Jezusa Chrystusa. I chcę ci powiedzieć, że każdego dnia decydujesz o tym, czy kontynuujesz swoją podróż do piekła, czy chcesz zejść z tej taśmy. Mamy wolność decydowania o tym, kim jesteśmy. Mamy wolność decydowania o tym, gdzie chcemy pracować. Mamy wolność decydowania o tym, jaki kolor ścian chcemy mieć w mieszkaniu. Mamy wolność decydowania o tym, co kupimy w sklepie. Każdego dnia podejmujemy różne decyzje o swoim życiu, ale nie podejmujemy tej najważniejszej decyzji. Decyzji o swoim życiu wiecznym. Czy jest to dla ciebie istotne? Czy jest to dla ciebie istotne, gdzie będziesz żył? Czy nie ma to dla ciebie żadnego znaczenia? Czy ważniejszy jest kolor ścian w twoim mieszkaniu od tego, w jaki sposób spędzisz wieczność? Czy to jest dla ciebie bardziej istotne, jak spędzisz dzisiaj wieczór, niż informacja o prawdzie, o Bogu, który oddał za ciebie życie, po to, abyś mógł żyć wiecznie z Bogiem, który jest twoim Ojcem i który ciebie kocha? Czy nie ma to dla ciebie żadnego znaczenia? A może chcesz go poznać? Może chcesz spotkać dzisiaj tego Boga, który tak wiele dla ciebie uczynił? Bóg jest realny. Bóg jest obecny. Bóg zna ciebie. Bóg wie, przez co przechodzisz. Nie jesteś sam. To, że ty go nie znasz, to nie znaczy, że on nie istnieje. To, że nie znasz Boga, to nie znaczy, że Jego nie ma. Chcę ci powiedzieć, że On jest. I nie są to puste słowa. Mówię ci to, bo sama doświadczyłam. Doświadczyłam spotkania z żywym Bogiem.
chcę Ci powiedzieć, że On jest rozwiązaniem do każdej trudnej sytuacji, przez którą przechodzisz albo będziesz przechodził w swoim życiu. Wtedy przypomnij sobie te słowa, które teraz słyszysz, że jest Bóg. Jezus Chrystus, który oddał za Ciebie swoje życie, abyś mógł być zbawiony od wszystkiego złego, od śmierci, od nieszczęścia, od choroby. On jest rozwiązaniem. Masz jeszcze czas do podjęcia tej decyzji, ale nie wiesz jak długi ten czas masz, a każdego dnia ten czas jest coraz krótszy. Życzę Ci mądrości, abyś podjął właściwą decyzję o swoim życiu wiecznym.